Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na odrobinę relaksu przy szachach z kawką czy też herbatką, moi drodzy. W dłoni mam dla Was partyjkę, prawdziwą perełkę z roku 2015, w której zagrali tacy znakomici szachiści jak Magnus Carlsen oraz Li Chao. No Magnusa Carlsen na pewno nikomu przedstawiać nie trzeba, absolutny numer jeden na świecie, moi drodzy, w końcu mistrz świata aktualny. Żywa legenda, można rzec. Li Chao, chiński, moi drodzy, szachista, super z rankingiem ponad 2700, więc no nie jest to chłopiec do bicia typu Karlsen bije kolejnego ministranta, tylko tutaj mocne, mocne. Rankingi. No dobra, myślę, że tyle słowem wstępu. Nie będę przeciągał, się wygodnie i wypatrujcie tych kulminacyjnych momentów, bo będzie w partii ich całkiem sporo, moi drodzy. Zachwycam się tym przebiegiem, no bo zaraz za chwilę zobaczycie i usłyszycie dlaczego. D4 ze strony Karasena skoczek F6, żeby nie wpuścić pionka N4, no to z tej manki, czyli C4. Próbuję białe G6, G6, gońc G7. Wchodzi na długą przekątną. Tutaj zwykle leci skoczek C3E4, D6, gońc G7, Roszada, D6, tam w innej kolejności Goniec G7, D6, Roszada i mieli Mieliśmy obronę królewsko-indyjską, takie znane klimaty, tutaj jednak f3, no mamy tutaj taką y, y, wariację, można powiedzieć no, wariację istną na świecie obecnie, y, która nazywa się Anty y, czyli tutaj nie wpuszczamy piątka moi drodzy, na d5 i w tym momencie co gra czarny? Oczywiście d5, znaczy nie chodzi o to, że nie wpuszczamy, chodzi o to, że będziemy bić i po skoczku tutaj BANG! Tak? Budujemy solidne centrum przy wsparciu pionka z F. Poszło CD, skoczek bije i moi drodzy, do centrum, E4. Solidne centrum ustawił Carlsen, ale spokojnie. Czarne ma figurę w grze i zaraz mocnego gońca oraz krótko roszadę. To są jego plany. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, C3 ze strony białych. Gojęc G7, wisi pionek, rzecz jasna, goje C3 i Hetman D2 i długa Rolada w planie. Długa roszada moi drodzy... Przy braku pionka C Wydaje się być troszeczkę może i nieodpowiednia Może troszeczkę ryzykowna, ale zawsze można poprawić tego króla na B1 No profilaktyka, wiadomo jak jest Krótka roszada ze strony Li, Chao, Liu Kanga Jeśli ktoś grał Mortal Kombat To kojarzy Hetman 2 O to chodzi właśnie Wymianka czasami tych gońców Długa roszada, oczywiście jakieś G4, H4 H5 To są plany Planem tak naprawdę analogicznie Analogicznym planem Może tak powiedzieć no, równoległym czarnego będzie to, żeby otwierać pozycję oczywiście na hetmańskim. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, C6 i długa roszada. Będą dymy, gwarantuję, w piątkach w nadziei, że bicie, bicie i się uda rozegrać w pięknie gońca. Oczywiście Carlsen nie ułatwia e, roboty przeciwnikowi i gra w tym momencie E5, zamyka tutaj gońca. Zwróćcie uwagę na to, że ten pionek jest no taki wsteczny, wsteczny pionek, póki co nie opłaca się nim ruszać, bo goniec na stronie le lekkiej klaustrofobii, a ten zamknięty, no jak się z tym fantem oporać, no atakować trzeba na hetmańskim, Karsena plan będzie atakowania na królewskim, proste, skoczek B4, ciekawy ruch, takie prowokacyjne troszeczkę zagranie, no bo jeżeli teraz A3 z automatu, to skoczek, moi drodzy, ten z podbicia, oczywiście z B4, idzie na D5, atak tu, atak tu, po biciu, biciu, no rozgrywa się to całkiem nieźle, a plan jest taki, żeby gońcem przyjść, moi drodzy, na E6, może ruszyć pionami, zajechać kalasena Jak najszybciej. Jednak H3 nie poszło, tylko Karolsen skoczek hatrze. Rozwija trza figury, skoczek będzie zmierzony na F4. No skoczek na bandzie, no tutaj moi podopieczni, można powiedzieć, dzieciaczki w klubie powiedziałby, no skoczek na bandzie, nie, no nie gramy koniami na bandę. Oczywiście są odstępstwa od tych reguł, no mi świata wie kiedy odstąpić od reguły. Hetman 8 wygląda nieco dziwnie, ale wspiera to atak na skrzydło hetmańskie, moi drodzy. Yy, możliwość tutaj atakowania po tej przekątnej, taka słynna maczuga. Hetman też może próbować przyjść później na H4 po ewentualnym skocze H4, no to jest dosyć użyteczny ruch. Król b1 profilaktycznie, żeby tutaj wszystko połapać, a5 w tym momencie iść, a5, a4, a3, to są możliwości, tego wykluczyć oczywiście nie możemy. Na spokojnie biały goniec e2, c6 biorąc pod kontrolę pole, moi drodzy, d5, wieża w tym momencie c1, być może robienie miejsca dla wieży z h. No wieża wchodzi na półotwartą. no dosyć logiczne szachy, wydawałoby się jakby tak, jakby tak spojrzeć z boku. Gonie C6. Spodziewaliśmy się wszyscy, gońca Gonie C6 tutaj, no to Gonie C6, Herman F7, atakujemy, tak? Atakujemy na dwa. Tu jednak Król H8. No profilaktyka, wiadomo, tak? Odchodzimy królem do rogu, no ale rzekomo strata tempa, rzekomo niepotrzebne. Króla 1 Czy potrzebne? No, może tak, może nie. Kto to wie? Króle wdusiły się w róg, moi drodzy, i czują się świetnie. Gonie C6. Logiczny ruch, ale skoczek F4 stępem. I teraz, tak naprawdę, tym gońcem można odejść do spodu. Może dlatego właśnie król zagrał na H8, żeby goniec poszedł na G8, później Hetman F7 i jakieś groźby. Aha, to wygląda jak ruch. Z tym, że tutaj idzie Hetman F7 i czarny mówi: chcesz to weź gońca. I teraz pytanie, czy wziął gońca Carlsen, czy nie wziął gońca Carlsen? Mhm, mm good question. Tutaj, moi drodzy, Carlsen nie wziął, on zagrał H4. No, H4, H5, otwieramy wieżę. Otwieramy linię H, moi drodzy, i atakujemy przez duża. No dobrze, ale tak naprawdę po H4 chyba leci pionek, tak? No bo trzy figury bronią dwukrotnie bronionego koleżki. No to proszę bardzo, po H4 bicie. Ale tak naprawdę. To było zaciągnięcie gońca na, na, na to pole, już jedno niby tempo stracone, możemy to tak nazwać, teraz drugie, więc jedziemy H5. Proszę bardzo, zaraz bicie na G6, no więc grozi tak naprawdę tutaj i okazuje się, nie będzie można odbić, rzecz jasna, związany pionek, okazuje się, co się okazuje, że trzeba grać klucz G8, czyli jednak to była strata tempa. To w sumie mamy raz, dwa... No i tutaj nie B3. Ciężko powiedzieć, że bicie na A2 jest stratą tempa, bo jest to wzięty materiał. Natomiast Carlsonowi o to chodzi, żeby być w ataku o krok. Może o 2, 3, ewentualnie przed rywalem, bicie. No i tutaj już widać, że pozycja, moi drodzy, otwiera się na skrzydle królewskim. Otwarta linia H dla wieży. Oczywiście jeszcze jakieś G4, żeby osłabić pozycję tutaj na tym skrzydle. Możecie w końcu wejść do gry i zaproponować Matadora na H7. Plany są, rzecz jasna. Idzie HG. I tutaj, moi drodzy, G4. To, o czym wspominałem. I tutaj poszło goniec B3. Nie wiem, czy to najlepszy ruch w pozycji. Eee, rzekomo, agresywnie, całkiem fajnie, modnie, wyglądało G5. No, wygonienie skoczka na bandę chociażby i zagranie F4. No, gońcem trzeba było odejść, moi drodzy, i skok teraz na C4. Z takim oto tempem. Prawdopodobnie bicie, bicie. O! I w tej, w tej redakcji można było gońcem odejść. Dopiero. Niemniej jednak, g5 nie poszło, tylko goniec, moi drodzy, b3. No dobra, no to goniec d1. Propozycja wymiany gońców. Dobry goniec za tego, no, takiego nieco gorszego. A4 idzie w partii. Czy Carlsen B. otwiera tutaj z szachem? Oczywiście, że tego nie robi, tylko, moi drodzy, gra Hetman h2. Mówi, rób co chcesz, bi, pchnij, nie wiem, gini nawet, ale za chwileczkę mat. Znaczy, zginiesz jak ci da mata na h7. Uła, jak się bronić? No, nie za bardzo jest jak. Końce młodej, żeby bronić tego pola nie można, no bo tu jest bicie. Tu nie można, bo mat wchodzi na H8. Problemy. Wieża FD. No, poszło w partii, żeby moi drodzy robić miejsce dla króla. W popłochu będzie uciekał Hetman H7 szach. Mamy króla F8, i tutaj marzylibyśmy o zagraniu. Marzylibyśmy o zagraniu na 6, ale niestety nie można. Ne, 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 bo go nie zbije. Tu bić z szachem oczywiście nie chcemy. Tu poszło D5. D5, żeby przygotować a i tutaj czarny nie zwietrzył. Co się dzieje? Nie poczuł blusa, bajery czytaj. I zagrał skoczek C4. No okej, okay. tu tak naprawdę jest wjazd. Tu jest wjazd. Aha, no ma to sens, jakby nie było jakiś. No za. Ma. Ale wchodzi to? Niekoniecznie wchodzi to. Najpierw szach. Skoczek, bieg, g 6 no bić nie można, strata hetmana. króle 8 odrzucony na 8, odrzutek i teraz e6. A, tutaj ostro jest, pozycja jest, moi drodzy, dosyć dynamiczna, powiedzmy sobie szczerze. E6, w tym miejscu nastąpiło. I teraz pytanie jest takie, a czy idzie, czy idzie coś innego? Czy może bicie tutaj? Może bicie tutaj? Może bicie tutaj? Ha, może odejść hetmanem. To jest kluczowy moment w partii, moi drodzy. Co zagrał tutaj czarny? Czarny widzi, że Hetman F6 nie działa. No chcielibyśmy ratować Hetmana, ale Hetman G8, tak naprawdę odciągnięcie Hetmana od obrony nad polem G8, szach i gojęc F8 oczywiście tutaj to strata Hecia. W wieżach 8 checkmate. checkmate niestety nie idzie tego utrzymać w żaden sposób. Król jest odcięty. Piona 6 pełni piękne role. No, można powiedzieć, że klasyka gatunku, jeśli chodzi o atak. No to jeżeli nie można tutaj nic zrobić, to nie jest dobre. Wtrącenia nie działają. No to a trzy jedziemy, otwieramy pozycję. Ua, będą groźby, nie ma to tamto. I to matowe. No tak, tylko to leci z szachem rzecz jasna. Król mógł bić, tu się zgodzę. Wtedy prawdopodobnie skoczek E5 szach. Poważnie? Poważnie, no bo to jest tak naprawdę bicie z tym, że go jest tu leci. Okej, okay. to była możliwość. Bicie tu z szachem i już nie ma problemu, bo odciągnąłby się skoczek, który moi drodzy pilnował tego pola. Odciągnąłby się? To jest, to jest w ogóle po jakiemu? Jakiś tam szach, król C2 bicie, bicie materiałów więcej. Ma, ma biały, ma absolutną wygraną. Absolutely. Everything. Król f7 nie pobił, król d5, ucieka w popłosze. Carlsen kontynuuje atak z precyzją silnika szachowego, czyli skoczek e5, szach. Oddanie tak naprawdę, moi drodzy, skoczka, żeby zagrać hetman w 5 szach. Król c7 i pytanie do Was, co gra z Carlson w tym momencie? Można dać szaszka, ciekawego swoją drogą. Można tu wybić. Można dorobić i stracić tak naprawdę. Co można jeszcze? Jedyny ruch pozycji, który daje tutaj taką olbrzymią przewagę, to jest zwrócenie Hetmana. No moi drodzy, co robimy, kiedy przeciwnik poświęca Hetmana? Szukamy opcji, żeby poświęcić swojego. Ha, oddali damy do komisu i poszli w miasto. Moi drodzy, bicie, bicie, rzecz jasna. Tylko Magnus Carlsen dobrze sobie policzył, że teraz ma tak naprawdę wzięcie gońca i tym samym odciągnął skoczka, który bronił pola. Tutaj, a były groźby matowe, więc tak na dobrą sprawę teraz bicie na B2 w ogóle nie jest groźne i wychodzi z tego bronną ręką. Dlaczego? No bo nawet jeśli skoczek BD3, który poszedł w partii szach, król B1, bicie. oho bicie króce 8, można by było tu wziąć, tu się zgodzę, prawdopodobnie wtedy bank bank. I go nie zbije w 7, tak, na końcu tej całej historii, więc otwieramy przekątną, eee, tu w partii króce 8, co wiele nie zmienia, idzie, moi drodzy, bicie, tak, żeby tego pionka chronić. Poszło BC i F4, kończy rozgrywkę, nierówny mecz, no Magnus Carlsen był faworytem od początku, ale jak to pograł, pobronił się pięknie, oddał Hetmana, zwrócił poświęcenie, niesamowicie. Yy, tu koniec partii, dlaczego? No bić nie można, Zwrócił znaczy można, ale to jest strata materiału, tu tak naprawdę mamy figur 4 na figury 3, tu po dwa pionki, tu pionki 3 i to moi drodzy w tym Dwa wolniaki, ten bardzo niebezpieczny, zaawansowany, a kru stoi jak stoi. Usunięcie skoczka. No, skoczkiem załóżmy odeszlibyśmy gdzie? Na D3. Tak załóżmy, nie? Czyli wiadomo, a tak tutaj, na wieżę. Wieża D1, proszę Państwa. Każda wymiana tutaj figur, oczywiście o podobnej wartości, będzie zbliżała kalsana bliżej wygranej. Pionek stoi, zaraz podejdziemy kolejnym. Parka będzie bezlitosna. Nie, no to to nie ma nie ma. co, co, co w ogóle patrzeć już, już dalej. No, robiło się ciepło. Tam czarny szuka swoich szans do, szans do końca. U, umie atakować ten Liu Kang. Oczywiście liczał. No, liczał, liczył, liczył, ale nie doliczało. Tak to jest. Magnusem Garosem, nie ma żartów, moi drodzy. Wiedział, co jest 5, oddał pionka. Oddał pionka, poszedł bezkompromisowo H4, H5, później zwrócił Hetmana. No nie, no jest kotem, ewidentnie szachowym. Dobra, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i miłego wieczoru.